Etna. Tej grupy nikomu nie trzeba przedstawiać. Od wielu lat zdobywają nagrody w konkursach tanecznych w całej Polsce, a przy okazji uświetniają swoimi występami lokalne imprezy. Rok temu studio pani Sylwii Szostak zorganizowało spotkanie, które okazało się być strzałem w dziesiątkę. A w sobotę miała miejsce już druga odsłona noworocznego wieczoru tanecznego Etny. Takie chyba trochę podsumowanie naszego ostatniego sezonu i po raz drugi postanowiliśmy zorganizować noworoczny wieczór tańca, bo w ubiegłym roku gdzieś tam taka inicjatywa była całkowicie spontanicznie gdzieś tam zorganizowana i było tak dużo osób na widowni, była tak ogromna widownia, że postanowiliśmy jeszcze raz tutaj potańczyć wspólnie i no i dać też ludziom przyjemność. Parkiet niemalże płonął pod stopami młodych, utalentowanych tancerzy. Etna sprawia, że skomplikowane sekwencje ruchów i idealnie zsynchronizowane kroki wyglądają, jakby były dziecinnie proste, co jest nie lada sztuką. Występy przed dużą publicznością to dla nich nie pierwszyzna. I nie tylko nie widać u nich tremy, ale ponadto czuć, że bycie na scenie sprawia im dużą przyjemność. Jestem mega zadowolona, bo bardzo lubię występować na scenie. Daje mi to radość, spełniam swoje marzenia tutaj w Etnie, bo gdyby nie Etna, nie mogłabym doświadczyć tych wszystkich uczuć, tej radości z tego, że ludzie mogą popatrzeć na nasze występy, możemy coś siebie dać. Na imprezie obecne były również roztańczone dzieciaki. Pielęgnowanie pasji do tańca od najmłodszych lat na pewno zaowocuje w przyszłości. Każdy tancerz ma inną historię dotyczącą tego, jak zaczął przygodę z tańcem. Zaczęło się, jak miałam 4 lata, to bardziej zaczęło się dzięki mojej mamie, bo ona przeprowadziła mnie na Etnę, żeby po prostu zająć mój czas wolny, ale bardzo mi się to spodobało, tańczę już 10 lat i nie mam zamiaru przestać. Żeby zaprezentować się na takim poziomie, potrzeba wielu, wielu treningów. Na początku mamy siłkę i rozgrzewkę, a potem albo ćwiczymy nasz układ, albo układamy jakiś nowy, albo mamy różne ćwiczenia techniczne. Na tegorocznym wieczorze tanecznym była pewna nowość, a mianowicie Footloose. Na parkiecie mamy dynamiczne dzieci, tańczące, energiczne i się okazuje, że to nie tylko dzieci mają niesamowitą energię, ale te dzieci mają też fantastycznych rodziców, którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i założyć fundację Footloose. Ta fundacja ma w statucie szereg możliwości, jakby szereg działań, bo to nie tylko tancerzy i nie tylko młodzi ludzie, ale akurat w tym momencie skupiliśmy się na tym, aby wesprzeć młodych ludzi i pomóc im w rozwoju. Bo jak wiemy, taki rozwój taneczny wymaga ogromnych nakładów finansowych. Każde szkolenie, każde warsztaty, to jest wszystko gdzieś tam dodatkowo płatne przez rodziców. Każdy strój, każdy wyjazd, każdy turniej. I są momenty, że na przykład widzę bardzo utalentowane dzieci, ale gdzieś tam finansowo zaczyna ich to blokować, nie mają możliwości. Czasami niektórzy rezygnują w ogóle z tańczenia, z kontynuowania swojej pasji właśnie przez pryzmat pieniędzy. I ta fundacja to jest takie trochę pospolite ruszenie właśnie tutaj rodziców, tak? Część rodziców piekła ciasta, jeden tata, który jest właścicielem piekarni, tutaj zadeklarował się, przywiózł babki, ktoś kupił wody, ktoś napoje, ktoś soki. Imprezę poprowadził Radę Menes, artysta od wielu lat związany z tańcem i kulturą hip-hop, który prezentował swoje umiejętności w beatboxie oraz freestylu. Jest on rekordzistą Polski w najdłużej trwającym freestylu, to znaczy rapowaniu na żywo bez wcześniej przygotowanego tekstu. Trwało to aż 4 godziny, 9 minut i 4 sekundy. Sytuacja następująca w tamtym roku, czyli wymyśliłem, siedząc ze znajomym, rozmawiając, kiedyś powiedział, że fajnie by było, jakbyś nagrywał codziennie taki rap przez rok. Ja mówię, co ty rok, przez rok to nie da rady, ale 100 dni na free. I nagle pomysł w głowie, 100 dni na free. Zrobię taki projekt, którego jakby, no nagram przez 100 dni, będę nagrywał freestyle. I jakby nie miałem na początku tego pomysłu, żeby sfinalizować to biciem rekordu, ale w połowie trasy, bym to powiedział, przy 45, 50 dniu, przed 50 dniem stwierdziłem, że a może zrobię coś na koniec. I stwierdziłem, że odezwę się do Biura Rekordów Polski, czy jest taki rekord w ogóle. No i takiego rekordu nie było żadnego, więc ustanowiłem ten rekord rapując 4 godziny, 9 minut i 4 sekundy. Wyglądało to następująco, że wystartowałem, rapowałem i miałem możliwość zrobienia przerwy na 2-3 sekundy na łyk wody i kontynuować rapowanie dalej. Więc 4 godziny, 9 minut, 4 sekundy, taki jest rekord. Chcę się zmierzyć z nim jeszcze raz, ale o tym
pewnie się dowiemy niebawem. Jak sam potwierdza, Etna to prawdziwy wulkan energii. Ludzie chcą to robić, bo to jest bardzo dobra forma spędzania czasu wolnego, bardzo aktywna. Zresztą tańczenie, wiadomo, że jest to też taniec, który wprowadza wysiłek, a wiadomo, że jak się męczymy, to poziom endorfin też jakby rośnie u nas, a tym bardziej, że jeżeli dzieciaki już potem są z tym tak zżyte, że czerpią z tego niesamowitą radość, to przemienia się to w pasję i potem żyją tym po prostu i w każdym dniu myślą o tym, kiedy kolejny trening, jaki układ przygotują, co tam jakby socjalizują się w grupach, fajnie są, współpracują, więc jakby też prowadzi to taką jakby wychowawczą misję, bym to tak określił, jeśli chodzi o tańczenie, więc też ma to jakby kilka takich ze sobą pozytywnych aspektów niosących trenowanie tańca. Etna oraz goście z Gubina dali razem świetne show, jak to zresztą zwykle bywa. A najlepszym dowodem na to, jakie emocje wzbudzają oni wśród publiczności, jest ich reakcja na to, co działo się na scenie.